Witam Was bardzo serdecznie w 19 odcinku programu Magiczny Ogród. W dzisiejszym odcinku powiem Wam, jak wybrać choinkę do domu. Jak wybrać choinkę, by przetrwała święta, a igły nie zmuszały nas sprzątania między rodzinnym kolędowaniem? Mimo iż sztuczne choinki wyglądają coraz bardziej naturalnie, to jednak miłośnicy prawdziwych drzewek nie przekonają się do ich zakupu. Dla niektórych święta bez zapachu igliwia nie są pełne. Drzewko należy dokładnie zmierzyć. To, co na targu czy w sklepie wydaje nam się średniej wielkości choinką, po rozłożeniu w salonie okaże się, że zajmuje połowę pokoju. Dlatego w pierwszej kolejności należy dokładnie zmierzyć miejsce, w którym ma stanąć drzewko i z tą informacją dopiero poszukiwać odpowiedniego modelu. Drzewko musi być świeże. Kupując prawdziwą choinkę mamy dwie możliwości. Wybieramy jedno albo drzewko ścięte, które po świętach skończy najprawdopodobniej na śmietniku, albo wybieramy sadzone w donicy czy pojemniku, które w nowym roku wzbogacą nasz ogród. W obu przypadkach należy dokładnie przyjrzeć się kondycji drzewka. Soczysty zielony kolor i gęste igliwie świadczy o tym, że drzewko jest świeże i istnieje duże prawdopodobieństwo, że przetrzyma nam święta. Gęstość igieł i brak przybarwień na pniu również świadczy o tym, że drzewko jest świeże. Jeżeli zauważymy sporo brązowych igieł, raczej od razu rezygnujemy z zakupu. Już podczas wigilijnej wieczerzy cała podłoga będzie usłona nimi. A jakie gatunki wybrać? No właśnie, świerk czy jodła? Do wyboru najczęściej mamy trzy rodzaje. Najdroższą jodłę kaukaską, nieco tańszy świerk srebrzysty i świerk pospolity, który mimo niskiej ceny przy dobrych wyborze będzie dekorował nam dom przez całe święta. Trzymanie jodły w optymalnych warunkach sprawi, że może ona wytrzymać nawet 2 miesiące, a igły nie będą się sypać niż świerk pospolity, ale jego intensywny zapach rekompensuje krótką trwałość. Dłużej postoi świerk srebrzysty. Optymalne warunki w domu. Najlepsze warunki do trzymania drzewek to pokój, w którym temperatura nie przekracza 20-22 stopnie Celsjusza. Nie ustawiamy również choinki blisko źródła ciepła, przy grzejniku czy kominku. Nie służy im również ogrzewanie podłogowe. Kupowane drzewko najlepiej zahartować, trzymając je przez dobę na balkonie. Pamiętajmy, aby nie wspierać zakupem nieuczciwych sprzedawców, którzy kradną drzewka z miejsc nieprzeznaczonych do wycinki. Sprzedawca ma obowiązek udokumentować nam, że drzewko pochodzi z legalnego źródła, szkółki czy nadleśnictwa. Co zrobić z choinką po świętach? Żywą choinkę w donicy możemy wysadzić do ogrodu, wystawić na balkon czy taras. Żywą, ale ściętą w mieście można oddać odpowiednim służbom porządkowym, które zajmą się nią, a na wsi możemy przeznaczyć ją na opał lub przerobić ją na zrębki, które mogą nam posłużyć do ściółkowania w ogrodzie.